Cześć, witajcie kochani na moim kanale. Jeśli jesteście fanami zdrowego, pysznego i szybkiego w przygotowaniu jedzenia, to jesteście we właściwym miejscu. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować coś, co jest nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Będą to muffinki szpinakowo-jajeczne. Ale zanim zaczniemy przygotowywać te pyszne muffinki, subskrybujcie proszę mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I kliknijcie dzwoneczek, żeby żaden mój przepis Wam nie uciekł. No to cóż, zaczynamy! Do większej miski wbijam sobie 6 swojskich jaj. Do nich dodam 100 g startego sera mozzarella, garść szpinaku, będę go drobniej siekać, 100 g takiej swojskiej szyneczki, 80 ml śmietanki 30 bez karagenu. Do muffinek dodam po 1/3 łyżeczce soli, pieprzu i gałki muszkatołowej. I tutaj mam jeszcze przygotowaną 1 łyżkę oliwy z oliwek do posmarowania foremki. Teraz pokroję sobie szynkę w kosteczkę. Możecie dodać swojej ulubionej wędlinki, jak najbardziej. Ok. Pokrojoną szynkę wrzucam do jajek. I teraz pokroję sobie szpinak. Ok. I również go wrzucam do miski z jajkami i z szyneczką. Teraz dodam ser. Wleję śmietankę, dodam przyprawy, oczywiście przyprawy według uznania, jak lubicie. Teraz całość sobie wymieszam. Teraz tutaj foremkę będę smarować oliwą w środku, tak żeby nam się muffinki nie poprzyklejały. I już smaruję ostatnią. Piekarnik już nagrzewam do 180 stopni, grzanie góra-dół. I teraz będę wlewać moją masę do foremek. Pamiętajcie, że one troszkę urosną, więc wlewamy takie niepełne te foremki, żeby były. I muffinek wyszło mi 11. Ok, muffinki wkładam do piekarnika na około 20 minut, aż się jajka zetną i góra zarumieni. I jak, podobał Wam się przepis? Te muffinki to prawdziwa bomba smaków i zdrowia, które możecie modyfikować w dowolny sposób. Jeśli przygotujecie je w swojej kuchni, podzielcie się koniecznie w komentarzach, czy Wam smakowały. I nie zapomnijcie dać łapki w górę. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje, keto potrawy gotuje zdrowo. Smacznie, szybko, pysznie jem i chudnę. Ach, jak miło, ślicznie, keto za to jej styl życia. Zdrowie na talerzu serwuje jej.